dobry. Na dzisiaj mamy słowo z psalmu 95, 6 wiersz, a następnie z pierwszego listu Pawła do Tymoteusza, 1 rozdział, wiersz 17. Pójdźcie, pokłońmy się i padnijmy na twarz. Klęknijmy przed Panem, który nas uczynił. Królowi wieków, nieśmiertelnemu, niewidzialnemu, jedynemu Bogu, niechaj będzie cześć i chwała na wieki wieków. Moi drodzy, to dzisiejsze słowo mówi o oddawaniu pokłonu Panu Bogu i oddawaniu Jemu czci. No i znamy to właściwie z różnych kontekstów, mniej lub bardziej. Jakiś czas temu miałem okazję zobaczyć w miejscu publicznym muzułmanina, który na parkingu autobusowym w przerwie w podróży rozłożył swój dywanik i oddawał pokłony Panu Bogu. W islamie jest obowiązek pięciokrotnej modlitwy w ciągu dnia, właśnie w taki sposób, kiedy czołem dotyka się ziemi, w ten sposób Bogu oddaje się cześć. Ale żeby nie szukać tak daleko, to w chrześcijaństwie mamy także pewne formy oddawania Bogu pokłonu, czczenia Go, uwielbiania. W prawosławiu adoruje się ikony, całuje się je, bije się przed nimi pokłony. Jest to jakieś wyobrażenie boskości, oczywiście w kontekście ewangelickim dyskusyjnym. Podobnie adoruje się obrazy w kościele rzymskokatolickim, czy no, różne wyobrażenia postaci świętych, albo krzyż, bądź Chrystusa na krzyżu. W luteranizmie tego oczywiście nie mamy. I w luteranizmie w ogóle rzadko zdarza się, że bijemy Panu Bogu pokłony, że czołem dotykamy ziemi. Reformacja w ogóle wprowadziła w architekturę kościoła mebel nazywany ławką. W związku z tym ja także dzisiaj na ławce siedzę w kościele. No bo jestem luteraninem nie tylko z urodzenia, ale i z przekonania. Więc na nabożeństwie się siedzi, ewentualnie się wstaje, rzadko kiedy się klęka. Jedyną formą, kiedy klękamy na nabożeństwie ewangelickim, to podczas modlitwy Ojcze Nasz, i to też nie wszyscy, to podczas modlitwy spowiedniej, i to też nie wszyscy, i także podczas przyjmowania sakramentu ołtarza. Ale to jest klękanie na kolanach, a reszta ciała pozostaje w pozycji wyprostowanej, więc nie ma tego gestu znanego z Biblii, gestu proskenicznego od czasownika proskyneo, padać na twarz, oddawać pokłon, składać hołd. I ten nasz pokłon w tym momencie, to nasze uklęknięcie przed Bogiem, bo przecież nie przed księdzem, nie jest pełne, nie jest kompletne. Zdarza się w różnych modelach pobożności ewangelickiej, czy nawet ewangelikalnej, że są osoby, które podczas śpiewania pieśni, nazywanego też uwielbianiem Boga, wstają, śpiewają na stojąco, unoszą ramiona ku górze, trochę podobnie do Mojżesza, który się modlił. No i jest to też jakaś forma oddania Bogu chwały w takim geście modlitewnym, hebrajskim, starożytnym. Oczywiście różne są modele pobożności. Mi akurat ten model oddawania Bogu chwały jest, powiedzmy, dość obcy. Natomiast to, co jest istotne i to, co jest ważne, to żebyśmy w naszej modlitwie, w naszym skupieniu się na Bogu, w naszym wyznaniu, w naszym słowie, bo słowo w ewangelicyzmie jest tym głównym nośnikiem treści związanych z pobożnością, żebyśmy Panu Bogu wyznawali nasze grzechy, modlili się, i żebyśmy w tej modlitwie padali nie tylko na kolana, ale padali przed Bogiem na twarz, żebyśmy uznawali Bożą wielkość i swoją uniżoność, swoją małość przed Nim, przed Jego obliczem. Myślę, że to jest bardzo istotne, niezależnie już, jaką konkretnie postawę przyjmuje nasze ciało. A przyjdzie taki moment, przyjdzie taki czas, myślę, że najpóźniej podczas sądu ostatecznego, kiedy staniemy Bogiem twarzą w twarz, i wtedy nikt nie będzie musiał nas namawiać do tego, żeby nie tylko paść na kolana, ale także czołem w tym geście zawierzenia się, oddania się i podporządkowania Bogu dotknąć swoim czołem, swoim nosem ziemi. Myślę, że najpóźniej,
najpóźniej wtedy, niezależnie od modelu pobożności, niezależnie od tego, czy stoimy z uniesionymi rękoma, czy siedzimy w ławce, czy przyklękniemy na kolanach, że wtedy wszyscy naszymi czołami przed Bogiem dotkniemy ziemi i oddamy Mu cześć. Tak jak Piotr na Górze Przemienienia razem ze swoimi przyjaciółmi Jakubem i Janem, synami Zebedeusza. Tak jak wielu ludzi proszących Jezusa o uzdrowienie bądź dziękujących za nie na kartach Ewangelii. Myślę, że wtedy ten starożytny gest oddania Bogu czci, proskyneo, proskeniczny, będzie też i naszym doświadczeniem. Czego gorąco na ten dzisiejszy ciepły i słoneczny dzień Wam i sobie z całego serca życzę. Dobrego, błogosławionego dnia. Amen.